Cześć, ja mam na imię Karolina, jestem trenerem mentalnym i dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o odrzuceniu. Bardzo często doświadczamy odrzucenia w momentach, kiedy ktoś od nas odchodzi, kiedy doświadczamy zdrady na przykład, kiedy doświadczamy odrzucenia ze strony bliskich, ze strony rodziny, ze strony nie wiem, szefa, w jakichkolwiek relacjach, bardzo często doświadczamy odrzucenia w życiu. Swój początek najczęściej to ma w dzieciństwie. Tak jak wiele blokad emocjonalnych i energetycznych i mentalnych, które są w naszym życiu obecne do dziś, najczęściej pojawiły się one w dzieciństwie. W jaki sposób doświadczyliśmy w dzieciństwie odrzucenia? Wystarczy, że rodzic, nie wiem, urodziło nam się rodzeństwo i rodzice zajmowali się bardziej tym młodszym dzieckiem niż nami i mogliśmy już poczuć się odrzuceni. Albo, nie wiem, jednego z rodziców nie było w domu, nie był obecny, czy mama zajmowała się pracą, a nami się nie zajmowała i już poczuliśmy się odrzuceni, mniej ważni. Jako dzieci te blokady mogliśmy zaplombować, ja na to mówię, zakodować sobie w momentach takich, których naprawdę ciężko by nam było wrócić świadomie do tego momentu. Dlatego bardzo często przy pracy z klientami, podczas medytacji, gdy wchodzimy w energię tej konkretnej blokady czy w emocje tej konkretnej blokady, bardzo łatwo jest nam się przenieść do tej sytuacji, która się kiedyś wydarzyła i przypomnieć sobie rzeczy, których świadomie kiedyś nie bylibyśmy sobie w stanie przypomnieć, gdybyśmy się mieli zastanawiać nad nimi tu i teraz. Natomiast te blokady są bardzo dobrze widoczne do dziś. Więc jeśli kiedyś w życiu, jako małe dziecko, czy nawet 5 lat temu, czy 6, czy 10 lat temu przeżyłaś jakiś trudny moment, czy przeżyłeś jakiś trudny moment, który spowodował ogromny ból u Ciebie, i ten ból był na tyle duży, że no nie udźwignęłaś, czy nie udźwignąłeś tego bólu. Było Ci bardzo trudno przeżyć ten ból, to prawdopodobnie wtedy powstała blokada, która do dziś jest widoczna poprzez to, że Ciebie na przykład boli coś w ciele, że na przykład bardzo często doświadczasz smutku, doświadczasz poczucia bycia niewystarczającym i nie wiesz do końca, z czego to się bierze. To są emocje, których doświadczasz. Natomiast w życiu zewnętrznym też jest tak, że często ludzie pokazują nam, czy mówią nam o tych blokadach. Czyli nie wiem, na przykład Twój obecny partner nie zauważa Cię. Albo wybiera znajomych, czy wybiera pracę, a nie Ciebie. I Ty już czujesz się odrzucona i mniej ważna i niewarta. I to są takie momenty, które przypominają nam właśnie o tej blokadzie, która powstała kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu. I każdy z nas nosi w sobie takie informacje, takie kody, takie blokady, które powstały kiedyś, a do dziś ważą na naszym życiu, ważą na odczuwaniu radości, na odczuwaniu szczęścia, na stworzeniu pięknego związku, dlatego że to widać do dziś, ten Twój ból jest widoczny do dziś. I chciałabym tutaj nawiązać do jednego przykładu. Ostatnio skusiłam się na obejrzenie reality show o rodzinie Kardashianów, o dziewczynach, o rodzinie, amerykańskiej chyba rodzinie, które stały się naprawdę prężnymi bizneswoman. Jedna z tych dziewczyn, chyba Chloe, miała na imię, doświadczała akurat w tym sezonie, którym oglądałam, tego typu historii, kiedy jej mąż zdradzał ją kilkakrotnie, zdecydowali się na wspólną terapię, zdecydował się on na terapię i ona na terapię, no i po jakimś czasie tej terapii postanowili znowu być razem. I docelowo, po kilku miesiącach bycia razem, znowu okazało się, że on ją zdradza, więc ona cały czas doświadczała tego odrzucenia. Kiedyś doświadczyła tego odrzucenia, kiedy zdradzał ją raz, drugi, trzeci, bo to nie było jednorazowe. No i po kolejnym razie, kiedy już myślała, że coś się zmieniło, że on się zmienił, doświadczyła tego jeszcze raz. I bardzo byłam uważna na słowa, które wypowiadała w trakcie
tego całego materiału, tego reality show, i było to dla mnie bardzo ważne, dlatego że ona mówiła często o tym, tak, on się zmienił, on się stara, rzeczywiście, faktycznie coś się zmieniło. I teraz te słowa sprawiają, że ona znowu czekała na to, że on się zmieni, że on coś zrobi inaczej, że on się zmieni, że on jej obieca i tak dalej. I bardzo często tak robimy. Wtedy, kiedy nie bardzo wiemy, jak sobie poradzić z wieloma rzeczami, to czekamy, aż ktoś się zmieni. Kobiety często czekają, aż ktoś im da miłość, czekają, aż ktoś ich zauważy. Ale nie tylko kobiety, my wszyscy to mamy, i kobiety, i mężczyźni. I to jest właśnie ten brak miłości, które doświadczyliśmy w dzieciństwie, to poczucie bycia nieważnym, małowartościowym, żeby to ja decydowała, żebym to ja czuła się ważna i wartościowa, żebym to ja wiedziała, że ja mam wpływ na swoje życie. I słuchajcie co, oczywiście kolejna zdrada sprawiła, że ona poczuła się strasznie zbolała, poczuła się upokorzona, poczuła się odrzucona, do tego jeszcze ta presja ludzi i całego środowiska zewnętrznego, dlatego że to są osoby bardzo sławne, jeszcze bardziej potęgowała to jej odrzucenie. I teraz, co doprowadza nas najczęściej do takich sytuacji? My chcemy obwinić za wszystko drugą osobę, chcemy, żeby ona wzięła odpowiedzialność za to, co zrobiła. I tak, faktycznie, te osoby faktycznie robią nam bardzo dużo przykrości i tutaj nie można w ogóle tego bagatelizować. Natomiast skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że my na to pozwalamy, że my wcześniej sami siebie odrzucamy, że my wcześniej sami siebie nie zauważamy, że my siebie nie szanujemy, że nie ufamy naszej intuicji, która do nas mówi: teraz zrób coś dla siebie, teraz zastanów się, czy ty chcesz to zrobić dla niego, czy nie chcesz, czy ty chcesz coś zrobić dla kogoś, czy nie chcesz. Bardzo często sami siebie zdradzamy, sami siebie oszukujemy, bo jesteśmy nauczeni, że my powinniśmy robić coś dla kogoś i tylko dla kogoś, bo ktoś jest ważniejszy od nas. Te wszystkie sytuacje, kiedy robisz coś dla kogoś, a tego nie chcesz, te wszystkie sytuacje, kiedy odrzucasz swój głos serca, te wszystkie sytuacje, kiedy zdradzasz siebie, kiedy na przykład nie chcesz czegoś zrobić, ale litujesz się nad kimś, albo ulegasz już komuś, bo uważasz, że no on jest taki biedny i ty się musisz nim zaopiekować. To są, słuchajcie, sytuacje, w których zdradzamy siebie i swój własny intuicyjny głos duszy. To są takie momenty, kiedy pokazujemy światu, że ta druga osoba jest ważniejsza i uczucia i emocje tej drugiej osoby są ważniejsze od naszych. I gdy kilka razy, kilkakrotnie robimy to sami ze sobą, to potem inni ludzie robią to z nami. Czyli to jest taki nieświadomy komunikat, jaki wysyłamy do wszechświata. Ty jesteś ważniejszy, ty jesteś biedny, ty przeżyłeś bardzo dużo w swoim życiu, więc ja ci współczuję. To ja teraz będę, dobra, to ja ci wybaczę, to ja teraz zrobię coś dla ciebie, to ja ci wierzę, mimo tego, że gdzieś tam w sercu czuję, że nie do końca. To ja teraz zaufam ci kolejny raz. I dajemy kolejny raz tę szansę i kolejny raz zostajemy zawiedzeni. Ale ten zawód najczęściej jest spowodowany tym, że my tak bardzo czekamy na to, żeby ta osoba się zmieniła, że bardzo chcemy, żeby ona się zmieniła, a nie my sami się zmieniamy. Bo im więcej w Tobie mocy, im więcej w Tobie uważności na siebie, im więcej w Tobie wartości, im więcej dajesz sobie samemu poczucia siły, mocy, ważności, zauważenia swoich potrzeb, tego, czego Ty pragniesz, wysłuchania w ogóle siebie, tym więcej tej uważności będą dawali nam inni ludzie. Dlatego ten syndrom odrzucenia to jest bardzo często, to są te momenty z dzieciństwa, które należy uzdrawiać krok po kroku, jeden po drugim, zarówno z dzieciństwa, jak i z tego momentu stu i teraz, czyli które wydarzyły się tydzień czasu temu czy rok temu, i po kolei je uzdrawiać, wracać do tych momentów,
przeżywać ten ból odrzucenia, który przeżywasz w danym momencie, ten ból niezauważenia, ten ból bycia nieważną albo niewysłuchaną i przeżyć ten moment. Nie uciekać już od tego momentu, tylko przeżyć ten moment. Wejść w ten moment i pozwolić sobie ten ból przeżyć. To bardzo boli, kiedy czujesz się odrzucona, kiedy czujesz się nieważna. To bardzo boli, kiedy czujesz się niewartościowa. To boli naprawdę bardzo. A następnie stanąć obok siebie i obdarować siebie miłością i współczuciem siebie. Nie kogoś innego. Siebie. Dać sobie miłość i odwagę. Popatrzeć na siebie z takim współczuciem, jakim zawsze obdarzamy innych ludzi, a nie umiemy obdarzyć siebie. Gdy dajesz sobie miłość, to przez każdy taki kolejny moment przeżywasz coś wyjątkowego. Przeżywasz taką, nawiązujesz więź ze sobą, nawiązujesz bliskość ze sobą, stawiasz na siebie, akceptujesz siebie, zauważasz siebie. Dajesz sobie poczucie ważności i wartości i wtedy rośniesz w moc i siłę. Wtedy nie pozwalasz sobie na nadużycia wobec siebie. Wtedy nie pozwalasz, żeby ktoś inny był ponad tobą. Ty jesteś dla siebie ważna i wiesz, że jak umiesz zachować tą swoją ważność, to cały świat też funkcjonuje jak należy. Nie wchodzimy wtedy w żadne role, tak jak w modelu dramatycznym Karpmana. Nie stajemy się ani ofiarą, ani wybawcą, ani katem. Zachowujemy swoją własną energię, swoją własną neutralność. Nie musimy nikogo zbawiać, nie musimy nad nikim się litować, ale nie musimy też zasłużyć na miłość, czy dać coś komuś tylko dlatego, żeby ten ktoś nas pokochał. A to już jest różnica w komunikacie. Często jest tak, że nasza energia bardzo dobrze komunikuje to, jak my się czujemy ze sobą. Nam się coś wydaje, że my już tak wszystko wiemy i tak dalej, natomiast właśnie takie sytuacje pokazują nam, że jeszcze gdzieś na poziomie energetycznym nie znaleźliśmy do końca tych momentów, żeby zauważyć siebie, żeby ukochać siebie. Nie do końca jeszcze ukochaliśmy i zauważyliśmy siebie. Nie do końca doceniamy siebie. I na tym polega cały problem, że inni ludzie nam pokazują to właśnie. Pokazują nam, że nie kochasz siebie tak bardzo, jak ci się wydaje. Nie widzisz siebie, nie zauważasz swoich potrzeb. Wszystko inne jest ważniejsze niż ty. I wtedy doświadczasz odrzucenia, które przychodzi ze świata zewnętrznego. I tutaj nie ma mowy o winie. Tu nie ma mowy o winie. Tu jest tylko i wyłącznie kwestia informacji. Ten drugi człowiek daje ci informację, zaniedbałaś siebie, postawiłaś mnie na pierwszym miejscu, a siebie odrzuciłaś. I tutaj chodzi o to, żebyś teraz spojrzała na siebie z miłością, na siebie z opieką, na siebie ze współczuciem i siebie obdarowała tą miłością. I wtedy ten świat też ci to pokaże. Inni ludzie będą cię zauważać, inni ludzie będą cię bardziej kochać, inni ludzie będą po prostu... Nie będziesz już doświadczać odrzucenia, bo ty będziesz decydować, z kim chcesz być. I jeśli jakkolwiek, ktokolwiek cię nadużywa, ty będziesz to zauważać i reagować. Dlatego syndrom odrzucenia to są bardzo często momenty, w których my sami odrzucamy siebie. My sami się czujemy nieważni, niewartościowi, niegodni czegoś. Stawiamy potrzeby innych ponad siebie, a to sprawia, że inni to wykorzystują i to nie jest działanie, czasami jest z premedytacją, ale generalnie jest to działanie, które jest nieświadome. Jeżeli wysyłasz energetyczny komunikat, że ja jestem nieważna, ty jesteś ważniejszy, jak ja się o ciebie troszczę, jak ja widzę, że ty przeżyłeś tak dużo w dzieciństwie i teraz próbujesz to posprzątać, jak ja widzę, że ty się starasz, to automatycznie umniejszamy sobie, ja jestem ważna, ja jestem wartościowa. I ja zasługuję na to, żeby ktoś mnie kochał i szanował. Ty jesteś dorosły, zajmujesz się sobą. Ja jestem dorosła, zajmuję się sobą. I tylko osoba, która zajmuje się sobą i druga dorosła osoba, która zajmuje się sobą, jest w stanie stworzyć naprawdę fajny, dobry związek. Ale ten komunikat musi wychodzić od ciebie.
fajnie, żeby wychodził od Ciebie. Jeżeli Ty się poczujesz ważna i wartościowa, nikt na zewnątrz nie będzie Cię odrzucał. Albo Ty nie będziesz po prostu przyciągać do swojego życia już sytuacji, które Cię będą uczyć tego, że nie czujesz się ważna. To jest ten nasz syndrom odrzucenia, który bardzo często ciągniemy za sobą z dzieciństwa, od dzieciństwa. A cały myk polega na tym, żebyś ukochał, kochała i przytuliła sam siebie, zauważyła czy zauważył sam siebie, a reszta świata będzie potrafiła odczytać Twój komunikat, Twoją energię i nie będziesz przyciągać i tworzyć już takich sytuacji, które powodują Twój ból i cierpienie. Pozdrawiam. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to zostaw oczywiście łapkę w górę, będę wdzięczna. Możesz także zasubskrybować, będę publikować tutaj jeszcze więcej tego typu materiałów. Także do zobaczenia.